Ja się bardzo cieszę, że są takie momenty jak dzisiaj, że możemy pokazać szkołę roztańczoną, rozśpiewaną. Jak widzicie, tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo wiele talentów. Układam układy. Z treningu na strefie jesteśmy. Teraz pierwszy raz nas występ właśnie. Ale tak to nam jeszcze z początkowymi czasami. Staramy się średnio raz na dwa miesiące zrobić dużą imprezę. Widać, mają tutaj talent osoby. Nie tylko potrafimy gotować i obsługiwać hotelarstwo, tak jak na lekcjach tego, co się uczymy, ale potrafimy i wiele innych talentów. Oraz mamy dodatkowe zajęcia pozaszkolne, które możemy zrealizować właśnie w takich programach, jak dzisiaj był organizowany. Młodzież czeka od początku roku, pyta, kiedy ta impreza się odbędzie, dopytują, kiedy będą mogli wystąpić. Musieliśmy też ograniczyć troszkę ilość występujących osób ze względu na ramy czasowe. Musieliśmy wybrać tych tak naprawdę najlepszych. I na pewno to nie jest powód do tego, żeby nie było zajęć. Oczywiście przy okazji jest to fajna zabawa i lepiej nie mieć zajęć w pewne dni niż je mieć. Przeważnie wszystko się zaczynało od śpiewania w szkole, a teraz śpiewam w Radio Gra, śpiewam na innych koncertach plenerowych, no i tak powoli się toczy. Jesteśmy żonglerami, ogólnie jesteśmy cyrkowcami, nie tylko w żonglerce się specjalizujemy. Też w akrobatyce, ale bardziej stawiamy na żonglerkę i na jazdę na monocyklu. To jest ten jednokołowy rowerek tutaj. Ja się zajmuję tym od 9 lat, a kolega od 4 lat. To są maczugi. To jest najtrudniejszy z rekwizytów żonglerce, bo w maczugach żongluje się jak piłkami, tylko że trzeba dołożyć jeszcze obrót. I to jest o wiele trudniejsze, od mniej triki wychodzą. Można też to zamienić na butelki, na coś innego, na noże, na pochodnie. Tym też się zajmujemy, ale to nie tutaj. Bardzo kocham to, co robię i nie wyobrażam sobie życia bez tego i w przyszłości zamierzam to robić jako hobby. Mówią o mnie gwieście, co z niego za ty, wciąż chodzi pijany, pewnie nie wiem, co...
4 HA. Gramy konkretnej muzyki, nie śpiewamy razem przede wszystkim. Taki występ to był właśnie na potrzeby szkoły. I razem! Chłopaki! Nie płaczą! Chłopaki! Nie płaczą! Śpiewałyśmy Chłopaki nie płaczą, a to dlatego, że chciałyśmy pokazać coś innego, bo 2 lata temu występowałyśmy z dość smętną piosenką i no, niestety chciałyśmy coś innego pokazać. Ale to taniec siłą dokładnie, to za siłą. Dlaczego to taniec? Interesuję się strasznie tą kulturą, tymi ludźmi i tak dalej. I obejrzałem filmik na internecie, kolega teraz to tańczył, obejrzałem jego filmik, strasznie to wciągnąłem, podobało mi się. Powoli doszedłem do tego, co teraz prezentuję. Jest to taniec, bo z Ameryki Gandhi tam swoje tańce prowokował i tak dalej. Przemienił się z czasem w taniec uliczny, reprezentujący siebie. Postanowiłem pokazywać to sobą. Występy były bardzo zróżnicowane, podobały mi się bardzo, a najbardziej chyba podobały mi się zdjęcia. Mimo wszystko ja widziałam te zdjęcia w zupełnie w innym świetle. No i naprawdę myślę, że już takie półprofesjonalne. Na ogólnie wszyscy tego zasługiwali na pierwsze miejsce, bo każdy zdawał siebie 100% i to, co potrafił. Oczywiście tutaj chłopacy naprawdę super się pokazali, także nawet cieszę się, że wygrali, jest ekstra. No cieszymy się też, na lekcji też nie pójdziemy, też jest fajnie, nie? Ale pierwsze miejsce no podkręciło nam bajerę. Nie, raczej przełamanie strachu i tremy. Ale jakieś... Chyba raczej nie. Kariera to raczej nie. Ale nie wydaje się nam się. Przed publicznością. Przede wszystkim w szkole pokazać. Myślę, że wielu uczniów nie zdawało sobie sprawy z tego, jakich mają kolegów, którzy z nimi na co dzień przebywają, jakie talenty przejawiają.